witam serdecznie wszystkich widzów, przyjaciół kanału, oglądających. Proszę Państwa, taki asterek do mnie trafił. 88 rok produkcji. Sierpień, czyli no jeszcze PRL jak najbardziej. Proszę Państwa, nie był grany praktycznie w ogóle, na progach nie ma śladu, tak? Gryf, o dziwo, jest, proszę Państwa, prosty, bez śmigła i powiem tak, że ja nie będę tutaj wymieniał progów, wyczyszczę to, zrobię szlif i na tych progach, co są, postaram się to uruchomić. Jeśli chodzi o elektrykę, nie sądzę, żeby to coś było ruszane. Taki tutaj tylko przewód troszkę mnie niepokoi, łączony. Wydaje mi się, że to jest przewód od przełącznika trzypozycyjnego, biały. Zaraz jeszcze to odkręcę po prostu i sprawdzę, czy to jest ten główny. Powinien iść tutaj już wypuszczony z przełącznika sygnał. Oczywiście wszystkie wady, jak widzimy, obecne, czyli niewykręcające się śrubki itp. itd. Proszę Państwa, jak żeby to mogło inaczej być. Także tak, to jest biały, który idzie od przełącznika trzypozycyjnego. Także zgadza się. Proszę Państwa, wygląda mi tak, jakby to nie było ruszane. Na szczęście piękny stan instrumentu, także go tu tylko odczyścimy, wypolerujemy, ustawimy odpowiednio. Mostek jest chyba odwrotnie przykręcony, bo tutaj to większe nacięcie jest na tej strunie E. Także to później się tym zajmiemy. Na początek, jak zwykle, tradycyjnie gryfem. Dobiłem te progi, jak widzieliście, one tutaj wystają. Teraz je troszkę najpierw zbiorę z boku. Szlifne je z grubsza, później dokładniej wykoronuję, obrobię tutaj te boczki, wyczyszczę podstrunnicę i będziemy dalej tutaj, proszę Państwa, walczyć. Także już przyspieszamy. Postąpi suchej ziemi kropla deszczu. Państwa, tak się prezentuje gryf. Już jest właśnie zrobiona ta robota progowa. Dodatkowo tutaj nabiłem markery boczne. Znaczy nabiłem. Nabiłem i wkleiłem. Powiem tak. Jest to na pewno pierwszy i ostatni szlif tego gryfu. Ponieważ no dosyć trzeba było dużo zebrać, żeby to jako tako wyrównać. Mam nadzieję, że będzie dobrze.
To by było na razie tyle, jeśli chodzi o temat gryfu. Tutaj jeszcze poprawiłem te nacięcia, żeby mieć pewność, że struna będzie się opierała na progu zerowym, a nie na tym plasticzku. Także to struna ma wchodzić tutaj głęboko i opierać się na progu zerowym. Proszę Państwa, teraz zajmę się mostkiem. Mostkiem, który bezwzględnie w asterze trzeba po prostu rozebrać i zrobić mu odpowiedni radius, taki jaki powinien być, tą rynienkę doprowadzić do, jak to się mówi, kultury i sztuki. Także ja to teraz to rozbiorę i zobaczycie, pokażę Wam, co należy z tym mostkiem zrobić. Tyle w dzisiejszym odcinku. Jak widzimy, gitara w miarę niedużym nakładem sił
dała się, że tak powiem, odpalić, aczkolwiek, wiecie, idealnie byłoby chociaż wymienić progi, a jeszcze lepiej wymienić pręt. Naprawdę jak na Astera gryf jest mega wyścigowy, cienki, to rzadko się tak spotyka, powiem, w tych modelach. Przeważnie potrafią już grube puce. No a ten jest wyjątkowo taki slim. No ale to już zobaczymy, co to tam dalej z nim będzie. W każdym razie grać można, można sobie zobaczyć, jak to mniej więcej brzmi, jak to działa. No ten, te przetworniki są raczej takie bluesowe, taki zaśpiew mają na klinie, bardzo ładny, cieplutki taki. Co tu więcej? No Aster po prostu. Idealna gitara na to, żeby jako pierwsza, żeby sobie kupić, żeby coś mieć z defila elektrycznego. Także ja dziękuję Wam za uwagę, pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się.